Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję mojego aparatu fotograficznego. Panasonic Lumix GF6K to bezlusterkowiec z wymiennymi obiektywami w standardzie mikro 4/3. Za ten model przyjdzie nam w chwili obecnej zapłacić około 1700 zł. W zestawie jednak otrzymujemy obiektyw od 14 do 42 mm, który świetnie sprawdza się w podstawowych zastosowaniach. Obiektyw, który otrzymujemy w zestawie, to Lumix G Vario. Wyposażony jest w optyczny stabilizator obrazu, czterokrotny zoom optyczny sterowany ręcznie oraz dodatkowy pierścień do regulacji ostrości w trybie manualnym. Przy pomocy tego obiektywu zdjęcia możemy wykonywać obiektom znajdującym się w odległości zaledwie 30 cm od aparatu. Obiektyw w prosty sposób możemy zdemontować i zastąpić innym. W korpusie aparatu kryje się matryca LiveMOS o dużej czułości. Zakres ISO w tym modelu to od 150 aż do 25600. Za świetną jakość obrazu odpowiada Venus Engine, gwarantujący zdjęcia w rozdzielczości 16 megapikseli. Pliki zapisywane są w formacie JPEG lub RAW. Można je także zapisać w obu formatach jednocześnie. GF6K również nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD w standardzie AVC HD, a dzięki dwóm mikrofonom nasz film będzie posiadał czysty dźwięk w jakości stereo. Aparat wyposażono w 3-calowy ekran LCD. Jest to dotykowy panel TFT, który bardzo ułatwia pracę z aparatem. Na dodatek wyświetlacz możemy w znacznym stopniu dostosować, łącznie z obróceniem go o 180 stopni. Za pomocą tego dotykowego ekranu możemy sterować większością funkcji aparatu, łącznie z aktywacją spustu migawki czy wskazywaniem manualnie, który obiekt na kadrze ma zostać wyostrzony. Panasonic Lumix GF6K dzięki bardzo czułej matrycy radzi sobie prawie w każdych warunkach oświetleniowych. Natomiast jeśli zajdzie potrzeba użycia lampy błyskowej, możemy również to zrobić. W tym modelu jest ona dyskretnie ukryta, ale działa bardzo dobrze. Na górze aparatu znajduje się kilka podstawowych i bardzo przydatnych przycisków. Przede wszystkim mamy spust migawki, który reaguje bardzo dobrze. Na przodzie spustu umieszczono dźwignię, która w tradycyjnych kompaktach służy do zoomowania, natomiast tutaj zmienia wartość ekspozycji. Bardzo przydatny okazuje się także osobny przycisk do nagrywania filmów. Przycisk świecący na niebiesko to tryb Intelligent Auto. Dzięki niemu nawet laik może wziąć ten aparat do ręki, włączyć tryb Intelligent Auto i robić znakomite zdjęcia od samego początku. Teraz dowiecie się, co otrzymujemy w zestawie z Panasonic Lumix GF6K. Mocny akumulator o pojemności 1025 mAh wystarczy na zrobienie kilkuset zdjęć bez ładowania. Dzięki ładowarce sieciowej akumulator naładujemy naprawdę szybko. Kabel USB służący do transferu danych. Otrzymujemy także przydatną płytę z oprogramowaniem. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje o tym aparacie. A teraz odrobinka praktyki. Użytkowanie aparatu Panasonic Lumix GF6K jest naprawdę proste. Już po kilkunastu minutach użytkowania jesteśmy w stanie poznać większość jego funkcji. Dzielenie się filmami oraz zdjęciami jest także bardzo proste, ponieważ aparat wyposażony jest w łącze Wi-Fi z funkcją NFC. Możemy także użyć naszego smartfona jako pilota zdalnego sterowania. Aby uatrakcyjnić nasze zdjęcia, do wyboru mamy kilkanaście różnych scen. Dostępne są także różne filtry i efekty specjalne. Naturalnie istnieje też możliwość zrobienia panoramy. Optyczna stabilizacja obrazu w obiektywie jest wprost genialna. Możemy filmować obiekty w szybkim ruchu, a mimo wszystko będą one ostre. Również jeśli my przypadkiem poruszymy ręką podczas fotografowania, nie powinno to negatywnie wpłynąć na jakość naszego zdjęcia. W przeciwieństwie do aparatów kompaktowych oraz innych modeli, tutaj nie musimy przytrzymywać migawki do połowy i czekać na wyostrzenie. Aparat ustawia obraz i parametry bardzo, bardzo szybko. Wystarczy praktycznie wcisnąć migawkę i zdjęcie w 95% zawsze się uda. Aparat posiada także funkcję zdjęć seryjnych. Potrafi wykonać ponad 4 zdjęcia na sekundę.
Tak więc Panasonic GF6K to naprawdę świetny sprzęt. Jest bardzo prosty w obsłudze, a jednocześnie ma mnóstwo funkcji. Ja osobiście jestem niezwykle zadowolony z tego aparatu i gdybym miał kupować jeszcze raz, wybrałbym go ponownie. Dziękuję Wam za uwagę, a ceny tego aparatu sprawdzicie sobie także w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!